Przed nami majówka, oby słoneczna, a tuż po niej początek europejskiej części sezonu. Ten moment nazywany jest często nowym ponownym otwarciem i zespoły wiążą z tym momentem duże nadzieje, że ta bliskość fabryki, krótka przerwa pozwoli skorygować rzeczy, które nie były możliwe do poprawienia w trakcie tych czterech pierwszych weekendów wyścigowych. My też liczymy na nowe, ponowne otwarcie, szczególnie dla Williamsa i dla Roberta Kubicy i są pewne informacje, które mówią nam, sugerują nam, jak może wyglądać ta praca Williamsa w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wszystko wygląda w szczegółach, to tradycyjnie nie oddalajcie się odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 30 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Wyścig w Barcelonie będzie nowym otwarciem, ale wyścig w Barcelonie może być też takim symbolicznym pożegnaniem się z Circuit de Catalunya. Takie informacje dotarły dzisiaj. Tor w Zandvoort ma wskoczyć w przyszłorocznym kalendarzu na miejsce toru w Barcelonie, a tor w Barcelonie w ogóle ma wypaść nam z przyszłorocznego kalendarza. To są dość zaskakujące informacje. Mnie w kontekście tej informacji zastanawia tylko jedna rzecz. Jak będą wyglądały przyszłoroczne zimowe testy? Czy Formuła 1 znowu przyjedzie do Barcelony i będzie przygotowywać się do sezonu na obiekcie, na którym później nie będzie się ścigać? No były takie sytuacje w przeszłości. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie zorganizowane. To nie są jedyne informacje dotyczące tego, gdzie Formuła 1 może się ścigać. Rano pojawiła się informacja, że tor Silverstone zabezpieczył sobie prawo do goszczenia Formuły 1 na kolejne lata, ale wkrótce później przyszło dementi. Wielu dużych dziennikarzy, duże nazwiska troszeczkę przejechało się na swoich informatorach, ale wszyscy twardo twierdzą, że potwierdzenie tego wyścigu jest jedynie kwestią czasu. Mówi się też, że tor Monza jest bliski podpisania nowego kontraktu do 2024 roku. Tutaj też miały pozostać już tylko formalności, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I jeszcze informacja dotycząca Meksyku. Sergio Perez, rozmawiając z dziennikarzami przed kamerą, powiedział, że on ma nadzieję, że wkrótce pojawią się dobre informacje, ale gdzieś, kiedy te kamery zostały wyłączone, kiedy wyłączone zostały dyktafony, Perez miał powiedzieć, że obawia się, że wyścig w Meksyku nie będzie miał ciągu dalszego. No zobaczymy, jak ten przyszłoroczny kalendarz będzie wyglądał, ale widzimy, że no, są pewne zmiany, pewne klasyczne tory, tory, bez których nie wyobrażamy sobie rywalizacji, zostają w kalendarzu. No tutaj Liberty Media na pewno będzie chciała zamieszać tym wszystkim, pokazać swój wpływ na, również na tą część związaną z miejscami, gdzie się ścigamy. Bernie Eccleston też szukał nowych lokalizacji, nowych rozwiązań. No zobaczymy, jestem ciekaw, jak ta nowa Formuła 1 zarządu Liberty Media, kiedy te stare kontrakty się zakończą, będzie wyglądać. Na razie rewolucji jakiejś specjalnej nie ma. Musimy poczekać z jakąkolwiek oceną do momentu, kiedy Formuła 1 pojawi się na tych nowych obiektach, jak ta rywalizacja będzie wyglądać. Teraz kilka słów na temat standaryzacji w Formule 1. Wiemy, że rok 2021 może być takim momentem, kiedy wiele elementów standardowych pojawi się na torach. Taki duży materiał widzieliście bodajże dwa odcinki temu. Pokazałem Wam, co może się zmienić, jak to wszystko może wpłynąć na działania producentów. No i tutaj FIA po zakończeniu takiego rozpoznania dotyczącego zainteresowania dostarczeniem skrzyni biegów otworzyła kolejne procesy konsultacyjne dotyczące układu hamulcowego i dotyczące możliwości dostarczenia standardowych feg, wyboru jednego dostawcy, jeżeli chodzi o te elementy. Zobaczymy, jak ta standaryzacja będzie wyglądać i ciekawa informacja dotycząca właśnie tej zbliżającej się czapki budżetowej standaryzacji. Ted Kravitz, podsumowując wyścig w Baku, powiedział, że możemy mieć do czynienia z takim ograniczeniem kosztów poprzez ograniczenie zasobów czy możliwości zespołów i to jest takie rozwiązanie, które jest najbardziej rozsądne. Wielu ludzi, którzy miało kontakt z tym sportem, twierdzi, że ograniczenie budżetów nie pomoże, szczególnie ci duzi producenci będą mogli ukrywać pewne rzeczy w tych innych pokrewnych fabrykach. No i to jest bardzo rozsądne, to jest bardzo możliwy scenariusz, więc sugeruje się ograniczenie kosztów poprzez ograniczenie możliwości produkcyjnych, ilości elementów, które mogą zostać wyprodukowane. I tutaj ten mówi, że na przykład przednie i tylne skrzydło będzie ograniczone do trzech różnych wersji, czyli każdy zespół na sezon będzie mógł przygotować tylko 2-3 pakiety aerodynamiczne, z którymi będzie musiał sobie radzić przez 20-21 wyścigów, więc tych kompromisów będzie więcej, więc wpływ na formę zespołów też będzie większy, możliwość jakiegoś nieoczekiwanego rozwiązania. Tutaj również się pojawia taki brak przewidywalności tego wszystkiego. Ciekawe rozwiązanie, moim zdaniem bardzo dobry kierunek. Teraz informacja, o której Wam już pisałem na Twitterze, informacje dotyczące tego, jak może wyglądać najbliższa
przyszłość Williamsa, mówię o kolejnych tygodniach. Wiem już o tym, że nie będzie dużego pakietu, będą poprawki przywożone z wyścigu na wyścig. I tutaj bardzo ciekawą rzecz napisała brazylijska dziennikarka Juliana Cerasoli. Ona w takim dzienniku, którym podsumowuje ten weekend wyścigowy w Baku, wielu dziennikarzy prowadzi takie swoje notatki, czy pisze takie luźne wpisy dotyczące tego, co działo się w trakcie weekendu wyścigowego. To są bardzo ciekawe materiały, bo często to, czego nie mogą powiedzieć w oficjalnych przekazach, przemycają w tych swoich dodatkowych, częściowo prywatnych materiałach. I tutaj pojawiła się informacja, która potwierdza to, o czym Wam mówiłem wcześniej. Trzecie podwozie Williamsa pojawiło się dopiero w Baku. I tutaj zespół miał ogromne szczęście, że to trzecie podwozie było, bo gdyby ono nie przyjechało, no to mielibyśmy naprawdę dużo wstydu, jeżeli chodzi o Williamsa. Tylko Robert wystartowałby do tego wyścigu, George nie byłby w stanie wziąć w nim udziału. No i tutaj kolejna informacja, i to będzie taka chyba pierwsza gorzka pigułka, którą będziecie musieli przełknąć. To podwozie miał otrzymać Robert, według informacji tej dziennikarki, już właśnie na starcie tej europejskiej części sezonu. To miało być odpowiedź na te jego problemy z samochodem, na to nieprzewidywalne zachowanie się samochodu. No niestety te wydarzenia, które miały miejsce już na starcie tego weekendu wyścigowego w Baku, całkowicie zrujnowały ten scenariusz, którego myśmy też oczekiwali. I teraz rodzi się pytanie, czy powstanie czwarte podwozie. Mówiłem Wam końcem marca, że Williams opóźnił debiut trzeciego podwozia. Ono miało pojawić się w Bahrajnie. Jak widzieliśmy, pojawiło się dopiero przed weekendem wyścigowym w Baku. Opóźnił jego debiut ze względu na konieczność wykonania pewnych modyfikacji w konstrukcji. Jakie to modyfikacje, tego nie wiem. Mówiłem Wam również wtedy, że czwarte podwozie prawdopodobnie nie powstanie ze względów finansowych. Williams w poprzednich latach produkował cztery takie elementy, które wystarczały na cały sezon. I zacząłem się zastanawiać, czy te wydarzenia w Baku nieco skłoniły Williamsa do zmiany tego planu, prawdopodobnego planu na ten sezon, żeby zakończyć go tylko z trzema elementami, z trzema podwoziami. I zadałem takie pytanie bezpośrednio przedstawicielowi zespołu. W odpowiedzi otrzymałem informację, Williams na razie nie planuje produkcji czwartego podwozia. To podwozie rozbite przez Russella ma zostać naprawione i ono wróci do puli, prawdopodobnie będzie pełniło rolę podwozia zapasowego, więc Robert w najbliższych tygodniach raczej nie doczeka się tego czwartego podwozia. To są oficjalne informacje, które dotarły do mnie bezpośrednio z Williamsa. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Co się wydarzy później, musimy poczekać. Teraz jeszcze słowo na temat Kimiego Räikkönena, bo Kimi wykonał fantastyczną robotę w trakcie weekendu wyścigowego, a ja po prostu zapomniałem o tym wspomnieć w podsumowaniu wyścigu. Kimi startując z Alei po tych wszystkich problemach z przednim skrzydłem był w stanie dojechać w punktach. Fantastyczny wynik Kimi, im starszy tym lepszy. Jeszcze słowo na temat tego przedniego skrzydła i testu wytrzymałości na zginanie. Ta niezgodność była bardzo nieduża i mówi się o tym, że pojawienie się nowego dyrektora wyścigu nieco zmieniło politykę. Do tej pory Charlie Whiting stosował taką dość łagodną politykę. Jeżeli to przekroczenie było niewielkie, dawał zespołowi czas na usunięcie tych usterek, a dopiero potem pojawiały się kary. Tutaj ma takiej taryfy ulgowej już nie być. Jest przewidzenie, jest kara. Regulamin czytamy wprost, nie ma przymykania oka. Czy to dobrze? Moim zdaniem chyba nie, bo tą sytuację, którą przez lata wypracował Charlie Whiting, akceptowały wszystkie zespoły. Nie było, mówiąc w cudzysłowie, głupich protestów. Takie drobne rzeczy nie były protestowane. Wszyscy wiedzieli, że jest coś do poprawienia w pewnym zespole. Był pewien czas i dopiero po tym czasie, jeżeli tych poprawek nie było, pojawiały się protesty, tak jak sytuacja z Haasem i z tą nieszczęsną krzywizną na podłodze, to już widzieliśmy. Więc nie wiem, jak to dalej będzie wyglądało. Jeżeli ta polityka zostanie utrzymana, to możemy mieć takich sytuacji nieco więcej. Tyle jeżeli chodzi o Räikkönena. Alfa również bardzo dobrze wygląda po tych czterech weekendach wyścigowych. A na koniec rzecz, o której przypomniał mi jeden z widzów. Przypomniał mi, bo wszyscy mówią dzisiaj o problemach Williamsa z układem hamowania, z hamulcami. On mi przypomniał o tym, że to przecież ja mówiłem, jeszcze zanim ten samochód opuścił fabrykę, że to właśnie hamulce, ten układ hamowania, to wszystko, co dotyczy chłodzenia hamulcy, te wszystkie kanały dolotowe, były problemem, który trzymał ten samochód w fabryce. To właśnie te elementy miały być problemem Williamsa. Tam prawdopodobnie zostały wykonane jakieś kompromisy po to, żeby ten samochód mógł wyjechać na tor. No i dzisiaj, kiedy wszyscy mówią o tych problemach z hamulcami, ja przypominam, że te moje informacje wtedy zostały nazwane zwykłą bzdurą. Ja wiem, że wielu osobom może trudno jest zaakceptować fakt, że skromny chłopak na tle szafy, mając do dyspozycji chińskiego smartfona, jest w stanie dotrzeć do takich informacji, do których nie mają dostępu, czy nie są w stanie dotrzeć większe redakcje,
ale jestem spokojny, ja nikogo do swojego nazwiska, do siebie nie będę przekonywał, bo wierzę, że dobre i rzetelne informacje zawsze się obronią, a czas działa tylko na moją korzyść. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu Echa Padoku. Widzimy się po majówce, na pewno będzie o czym porozmawiać, a dzisiaj już życzę Wam kilku dobrych dni odpoczynku od pracy, od Formuły 1, czasu spędzonego w gronie najbliższych, czy tak jak po prostu chcecie, jak sobie to zaplanujecie, i widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.